gości Państwa na 7. edycji Krośnieckiego Dnia Wolontariatu. W tak uroczystym dniu chciałabym serdecznie powitać Pana Zbigniewa Kubita, Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Pana Piotra Przydockiego, Prezydenta Miasta Krosna, Pana Bronisława Barana, Zastępcę Prezydenta, Radnych Miasta Krosna, laureatów konkursu zasłużonych dla wolontariatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, uczniów oraz wszystkich zgromadzonych na sali. Już po raz... Już po raz siódmy mamy zaszczyt uhonorować szczególnie zasłużone dla naszego miasta osoby, instytucje, które poświęcają wolny czas, oddając swoje serce potrzebującym. Konkurs zasłużony dla wolontariatu to okazja do nagrodzenia działań przejawiających się w różnych formach wolontariatu podejmowanych na rzecz niesienia pomocy innym ludziom. Serdecznie zapraszam na scenę Pana Prezydenta Miasta Krosna, Pana Piotra Przydockiego, który oficjalnie rozpocznie dzisiejszą uroczystość. Serdecznie witam licznie przybyłą grupę wolontariuszy z opiekunami. Witam bardzo serdecznie na kolejnym już Dniu Wolontariatu, Krośnieckim Dniu Wolontariatu. Proszę Państwa, dzisiaj również chcemy podsumować ten dzień rozstrzygnięciem konkursu zasłużony dla wolontariatu, a więc chcemy docenić ludzi, którzy w szczególny sposób poświęcają się dla innych kosztem swojego czasu, ale też dzięki posiadanym predyspozycjom, umiejętnościom, wiedzy, doświadczeniu. Czasem koresponduje to z działalnością zawodową, a czasem jest to normalne wyzwanie indywidualne każdego z wolontariuszy, który działa w różnych kierunkach, w różnych dziedzinach życia miasta. Proszę Państwa, tak się składa, że na sali są właśnie przedstawiciele różnych grup, indywidualne osoby, które właśnie działają w różnych sferach wolontariatu. Proszę Państwa, ta działalność jest bardzo cenna dla miasta, dla mieszkańców. Jest nieoceniona wręcz, jeśli mogę tak powiedzieć. Dlatego, że dzięki Państwu jakby możemy realizować wspólnie tę politykę miejską, która uaktywnia się w różnych dziedzinach życia miasta. A przecież wszystkim nam zależy, abyśmy zmierzali ku rozwojowi miasta i Państwo jesteście tym elementem, można tak to też nazwać, bardzo istotnym, a więc ta działalność Państwa jest bardzo istotna dla przyszłości miasta, dla jego rozwoju. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i już z góry wszystkim Państwu bardzo dziękuję i gratuluję, szczególnie tym, którzy osiągnęli najwyższy poziom swojej aktywności i to będzie docenione w dzisiejszym konkursie. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. Rozpoczynamy zatem najważniejszą część naszego dzisiejszego spotkania, która jest oficjalnym przyznaniem Nagród Prezydenta Miasta Krosna zasłużony dla wolontariatu 2017. Dla osób szczególnie zaangażowanych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki konkursowi Prezydentowi Miasta Krosna zasłużony dla wolontariatu, który został ogłoszony 27 września 2017 roku, każdy z nas, zarówno osoba prywatna, jak i instytucja państwowa, samorządowa czy przedsiębiorstwo, miał możliwość zauważyć daną osobę i zgłosić ją do konkursu. W tym roku odbyła się już 7. edycja konkursu, w ramach której wpłynęło 16 wniosków. Oceny formalnej i merytorycznej dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Krosna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracownicy Urzędu Miasta Krosna. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Prezydenta Miasta Krosna, Prezydent przyznał 10 nagród w 3 kategoriach. Kategoria pierwsza – wolontariat indywidualny. Kategoria druga – wolontariat grupowy. Kategoria trzecia – organizacja, instytucja przyjazna wolontariuszom. Zapraszam ponownie na scenę Pana Piotra Przydockiego, Prezydenta Miasta Krosna, Pana Bronisława Barana, Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna oraz Pana Zbigniewa Kubita, Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, którzy wręczą laureatom nagrody w poszczególnych kategoriach. W kategorii pierwszej, wolontariat indywidualny, Prezydent Miasta Krosna przyznał 6 osobom nagrodę zasłużone dla wolontariatu. Ta kategoria ma na celu nagrodzenie osób, które bez względu na wiek, to jest zarówno osoby uczące się, jak i starsze,
znajdują siłę, energię, a przede wszystkim czas, by pomóc ludziom wymagającym ich wsparcia oraz uczestniczą czynnie w życiu społecznym naszego miasta. Laureaci tej kategorii zasługują na szczególne wyrazy uznania, wyrażając się spośród mieszkańców Krosna swoją empatią, wrażliwością oraz skalę działań, jakie prowadzą na rzecz osób potrzebujących. Serdecznie zapraszam na scenę pana Wiesława Bieleń, który nieprzerwanie od 1996 roku pracuje społecznie na rzecz rozwoju krośnieńskiego judo. Dzięki zaangażowaniu pana Wiesława Bieleń, klub UKS 15 niejednokrotnie pozyskiwał środki finansowe dla prowadzenia działalności statutowej, m.in. na organizację zawodów sportowych, takich jak Międzynarodowy Turniej Judo z okazji Narodowego Świata Niepodległości, czy też Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego. Kolejną nagrodzoną osobą jest druhna pani Kamila Frydrych, która od 46 lat związana jest z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego. Harcmistrzyni Kamila Frydrych jest aktywnym instruktorem ZHP. Nieprzerwanie od 1994 roku czynnie włącza się w działalność chłopca ZHP Krosno, a od 2003 roku w realizację zadań programowych kręgu seniorów. Z jej inicjatywy założona została gromada zuchowa w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 10. Jako doskonały metodyk zuchowy przygotowuje opiekunów i drużynowych do pracy z zuchami. Jest współorganizatorką imprez zuchowych organizowanych przez chłopiec dla gromad z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Sumienna i odpowiedzialna, chętnie służy swoją wiedzą i pomocą. Na scenę zapraszam Jagodę Kuśmierczyk, uczennicę pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Krośnie. Jagoda Kuśmierczyk jest osobą angażującą się w różnorodną działalność. Od wielu lat jest harcerką, wolontariuszką Szkolnego Klubu Wolontariusza, ale szczególne miejsce w jej życiu zajmuje wolontariat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zaczął się 10 lat temu. Jagoda, mając 8 lat, stwierdziła, że chce pomagać ludziom i zapisała się do sztabu. Była wtedy najmłodszą wolontariuszką w rodzinnym mieście. Mając 18 lat, brała udział w najważniejszym finale w jej życiu. Dla niej było to 10-lecie, a dla organizacji 25-lecie działalności. Serdecznie zapraszam na scenę panią Marię Pelczar, członka Polskiego Związku Niewidomych Koło w Krośnie. Pani Maria Pelczar od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących, poświęcając swój wolny czas dla innych. Sama będąc osobą niepełnosprawną, bardzo dobrze zna problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Za swoją działalność społeczną została wyróżniona brązową, srebrną i złotą odznaką honorową Polskiego Związku Niewidomych oraz odznaką zasłużonego działacza ruchu społecznego. Od 1994 roku pani Maria wstąpiła w szeregi PZN i od tego czasu stała się aktywnym działaczem społecznym. Następnie zapraszam na scenę panią Halinę Rymasz, inspektora Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, inspektorat w Krośnie. Pani Halina Rymasz od wielu lat, najpierw jako osoba prywatna, a od 2013 roku jako inspektor OTO z Animals, niesie pomoc potrzebującym zwierzętom, szczególnie bezdomnym kotom. Uczestniczy we wszystkich działaniach inspektoratu w Krośnie, wykazując się wielkim zaangażowaniem, poświęceniem i dając przykład innym. Kolejnym laureatem jest pan Sławomir Stefański, wieloletni członek Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Krośnie. Brał udział w wielu akcjach organizowanych przez PCK w Krośnie, m.in. w zbiórkach darów czy kwestach. Główny zakres działań pana Sławomira to przede wszystkim organizacja akcji poboru krwi, pomoc poszkodowanym, prowadzenie szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej, organizacja i promocja wolontariatu. Pan Sławomir od 2 kadencji jest członkiem zarządu rejonowego PCK w Krośnie, a od 2016 roku wchodzi w skład zarządu podkarpackiego ośrodka okręgowego PCK w Rzeszowie. Był to ostatni laureat w kategorii wolontariat indywidualny. Dziękujemy laureatom za przybycie, gratulujemy i prosimy o zajęcie swoich miejsc. Kategoria druga, wolontariat grupowy.
Wolontariat grupowy ma za zadanie podkreślić przede wszystkim znaczenie pracy zespołowej, pokazać zarówno działania jednostkowe, ale również pracę całej społeczności wolontariuszy. Kilku osobom zawsze łatwiej jest zmotywować się do działania, tym bardziej, że jedna osoba przyciąga ze sobą kolejne. Tegorocznymi laureatami w tej kategorii są osoby młode, otwarte i wrażliwe na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska, które postanowiły w sposób pożyteczny dla innych wykorzystać swój wolny czas. Działania, których podejmują się na co dzień, są wynikiem ich wspólnej pracy, która niesie ze sobą wsparcie osób potrzebujących pomocy. Osoby te działają, dzielą się swoimi talentami i czasem, tak naprawdę nie oczekując w zamian nic. Prezydent w tej kategorii przyznał dwie nagrody. Zapraszam na scenę panie Elżbietę Moskal oraz Agnieszkę Szopę, opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającego przy Szkole Podstawowej nr 14 z oddziałami sportowymi i integracyjnymi imienia Polskich Olimpijczyków w Krośnie, wraz z młodzieżą, laureatami konkursu w kategorii wolontariat grupowy. W skład grupy wchodzą następujące osoby. Izabela Bukowska, Jagoda Szajna, Aleksandra Materniak, Adriana Fruga, Julia Antoszek, Alicja Zajdel, Patrycja Żywiec, Wiktoria Rab, Kamila Kuszel, Paulina Kłos, Klaudia Czeluśniak, Gabriela Markowicz, Karolina Brzezińska, Martyna Kraus i Aleksandra Czabanowska. Zapraszamy na scenę. Wolontariusza funkcjonuje w szkole od 2005 roku. Podstawą założenia klubu była potrzeba kreowania pozytywnych wzorców zachowań, postaw i działań młodzieży. Szkolny klub wolontariusza liczy 15 osób i skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych. Wolontariusze, dostrzegając wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, potrafią dzielić się z nimi swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem. Szkolny klub wolontariusza bierze udział w wielu akcjach organizowanych w terenie miasta, na przykład Krośnieckie Pole Nadziei, Szlachetna Paczka, Kwesta na rzecz renowacji starego cmentarza w Krośnie, zbiórka karmy dla zwierząt, nakrętek oraz książek. Uczniowie z Szkolnego Klubu Wolontariusza w tym roku zorganizowali na rzecz Cholej Koleżanki bal charytatywny z przeznaczeniem na jej leczenie i rehabilitację. Młodzież także licznie pomagała w pracach organizacyjnych podczas tegorocznych Dni Krosna. Dziękujemy i prosimy o zajęcie swoich miejsc. Zapraszam na scenę panią Annę Łach, opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie. Wraz z całą grupą w skład grupy wchodzą następujące osoby. Anna Borkowska, Roxana Gabło, Justyna Kozubal, Natalia Kubit, Julia Lenko, Kinga Oszal, Joanna Pelczarska, Julia Podkul, Gabriela Ross, Wiktoria Wacht i Marcelina Wojtek. Szkolny Klub Wolontariusza rozpoczął swoją działalność równolegle z inauguracją w Krośnie pierwszych krośnieckich Pól Nadziei w 2009 roku. Uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza podejmowali liczne działania na rzecz mieszkańców Krosna. Były to m.in. działania mające na celu pozyskanie funduszy na rzecz powstającego krośnieckiego hospicjum. Grupa brała udział we wszystkich edycjach krośnieckich Pól Nadziei, gdzie uczniowie własnoręcznie przygotowywali tysiące żonkili, a także brali udział w wielu finałach w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pełnili dyżur w szatni RCKP, zbierając datki na organizacje charytatywne. W ubiegłym roku pomogli zorganizować koncert charytatywny dla niepełnosprawnej dziewczynki. Przygotowali też akcję zbiórki żywności na terenie szkoły dla schorowanej, będącej w trudnej sytuacji materialnej osoby. Dziękujemy nagrodzonym i prosimy o zajęcie miejsc. Kategoria trzecia. Organizacja, instytucja przyjazna wolontariuszom. Celem tej kategorii było docenienie ogromnej pracy zarówno krośnieńskich instytucji, jak też organizacji współpracujących z wolontariuszami. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu wielu wolontariuszy odnajduje swoje pasje i zainteresowania w działalności społecznej, tym samym zyskując cenne doświadczenie i poczucie, że są potrzebni. Nagrodzone organizacje czy też instytucje są wzorem dla innych, jak należy organizować współpracę z wolontariuszami, aby przynosiła oczekiwane efekty oraz satysfakcję dla zaangażowanych. Ich praca jest doskonałym przykładem otwartej postawy na osoby potrzebujące i samotne.
Prezydent miasta Krosna przyznał 2 nagrody w powyższej kategorii. Zapraszam na scenę pierwszego laureata konkursu Klub Pływacki Masters. Nagrodę odbierze prezes klubu pan Maciej Koza. Klub Masters. Klub Masters działa w Krośnie od 2012 roku, zrzeszając zawodników powyżej 25 roku życia. Od początku działalności klubu, klub kładzie szczególny nacisk na działalność społeczną i charytatywną. Do głównych celów klubu należą przede wszystkim propagowanie zdrowego trybu życia, promocja, ochrona zdrowia, zajęcia sportowe i rekreacyjne, działalność charytatywna, kształtowanie postaw społecznych, popularyzacja sportu, a w szczególności pływania. Drugim laureatem w tej kategorii jest Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie. Nagrodę odbierze pani wicedyrektor Zofia Sienkiewicz. Serdecznie zapraszam na scenę. Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie w ramach swojej wolontarystycznej działalności wyszukuje organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i czynnie uczestniczy w wielu akcjach, promując prospołeczne postawy wśród rówieśników. Od wielu lat w szkole organizowane są liczne działania, podczas których wolontariusze pomagają słabszym, chorym i potrzebującym. Od 2014 roku funkcjonuje w szkole klub wolontariuszy, którego opiekunem cyklicznie inicjuje i prowadzi ważne akcje charytatywne. Do klubu należą chętni uczniowie, którzy rozwijają swoje zamiłowania, otwartość i wrażliwość. Dziękujemy serdecznie laureatom. Prosimy o zajęcie swoich miejsc. Były to wszystkie osoby nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu Zasłużony dla Wolontariatu. Prezydent miasta Krosna postanowił jednak wręczyć dzisiaj jeszcze jedną statuetkę. Proszę na scenę prorektora Państwowej Wyższej Szkoły w Krośnie, pana profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego Zbigniewa Barabasza oraz pana magistra Grzegorza Sobolewskiego wraz ze studentami, wolontariuszami, na ręce których zostanie wręczona statuetka. Na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie imienia Stanisława Pigonia funkcjonuje kilka form aktywności wolontariuszy. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, w ramach którego organizowane były różnego rodzaju akcje, m.in. Polcie z cukrzycą i Uczcie Pierwszej Pomocy oraz Koło Wolontariatu Studenckiego, które zajmowało się m.in. organizacją akcji Wielkanoc w Zakładzie Opieki Leczniczej, Domu Pomocy Społecznej, festy organizowane dla wychowanków ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Krośnie. Również studenckie koło honorowych dawców krwi i potencjalnych dawców szpiku oraz studenci wolontariusze PWSZ w Krośnie biorą także udział w wielu innych akcjach, m.in. misje na ratunek, misyjna majówka, szlachetna paczka, mikołajki na oddziale dziecięcym szpitala wojewódzkiego w Krośnie. Zapraszamy wszystkich laureatów konkursu do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy na scenę. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.